Siemka, z tej strony Krzysiek z Balkony TV Poznań. Gościmy na balkonie Hill Hostelu razem z Oli. Cześć, hej. Co dla nas dzisiaj zagracie? Dzisiaj zagramy po raz pierwszy w pełnym składzie nowy kawałek pod tytułem Rain Hill. Zapraszamy serdecznie. Ah, 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 ah.
Wielkie brawa. Dzięki. Oli, hej, czyli cześć. Aleksandra Komsta, dobrze mówię? Dobrze. To teraz powiedz mi o jednej rzeczy. Twoje kompozycje ujrzały światło dzienne za sprawą prezentu na 18 urodziny. Zgadza się. Jak to się stało? Zgadza się, to była fantastyczna, długa historia. Moi znajomi zorganizowali dla mnie niespodziankową imprezę właśnie na moją 18 i wtedy wręczyli mi prezent, którym było kilka godzin w profesjonalnym studiu nagraniowym, gdzie mogłam nagrać swoje kawałki, które już leżały długo, długo w szufladzie. Czyli materiał miałaś, wystarczyło wejść do studia i udało się nagrać. Nie do końca. Tak jak wspomniałam, to wszystko potrzebowało czasu, żeby dorosnąć, ale dodatkowo potrzebowałam też tego jednego kawałka, który będzie stuprocentowo mi odpowiadał, którego będę na 100% pewna, że to właśnie jest to. I ten kawałek powstał tego samego wieczora przed wyjazdem do studia, więc to było coś bardzo spontanicznego i właśnie było to Afterlife, które aktualnie ma najwięcej odtworzeń i które zebrało te odtworzenia w bardzo szybkim czasie. Właśnie tak wyglądała cała historia. Czyli świetnie. To znaczy, że przyjaciele zawsze w cenie. Zdecydowanie okay. Tak. No to świetnie. Dobrze, następna rzecz. Usłyszeliśmy przed chwilą, że połączenie ukulele z bardzo delikatnym wokalem, no to jest pewnego rodzaju magia. I tę magię zauważyła u ciebie sama Karia Miriam. To prawda. I powiedz mi, jak zareagowałaś na jej słowa? Czy to było dla ciebie wyróżnienie? Może duża motywacja do pracy? Jak to odebrałaś? Nie, ja byłam bardzo zachwycona, bo Kari nie tylko udostępniła moje piosenki w wywiadzie, ale wcześniej też na Facebooku i naprawdę byłam przeszczęśliwa, jestem za to bardzo wdzięczna, bo dzięki temu coraz większe grono ludzi mogło posłuchać moich utworów. Na pewno jest to też duża motywacja do dalszej pracy, że ktoś tak jak Kari docenił nas. Czyli pozdrawiamy Kari. Zdecydowanie tak. Pozdrawiamy i dziękujemy za pomoc. No właśnie, i powiedziałaś też w jednym ze swoich wywiadów, że stawiasz na jakość nagrań, a nie na ich ilość. Tak jest. I teraz powiedz mi, to oczywiście bardzo dobrze, powiedz mi, jak to się przekłada na twoją emocjonalność? Czy wolisz włożyć w jeden utwór bardzo dużo emocji, czy właśnie to jedno uczucie, które jest dla ciebie jakoś... Nie, w każdy utwór wkładam masę emocji, masę różnych przemyśleń, masę wszystkiego, co się dzieje dookoła, różnych wspomnień. Do tego, oprócz tego, że, tak jak powiedziałam, nie idę na ilość, tylko na jakość, ale jednocześnie no, myślę, że nie da się zmierzyć ilościowo tych wszystkich emocji. Tego to się ma w sobie po prostu i to się ujawnia w pewien sposób. To jest coś naprawdę niesamowitego w tak młodej osobie, tyle przepięknych emocji, które mamy okazję posłuchać, naprawdę to jest coś przepięknego. No dobrze, to powiedzcie teraz, gdzie można was posłuchać, gdzie znaleźć, gdzie szukać? Przede wszystkim na Facebooku, Oli Official, wpiszcie sobie i tam będziemy, też na YouTube i na SoundCloud i może niedługo gdzieś jeszcze dalej, ale to na razie takie dalekosiężne plany. W każdym razie zbieramy na razie powoli materiał na jakąś płytę, ale bardzo powoli i bardzo dokładnie. Czyli jednak jakość. Bardzo się cieszymy, że nas odwiedziliście. Trzymamy kciuki za wasz projekt, bo jest naprawdę niesamowity. A my zapraszamy na kolejne odsłony Balkony TV Poznań. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Dzięki. Balkony TV.